Inking przebiegła 30 pełnych okrążeń na treningu w klubie biegacza. Potem Inking przebiegła jeszcze 4 okrążenia zanim poszła do szkoły, jeszcze 3 okrążenia w czasie dużej przerwy i jeszcze 2 okrążenia po zajęciach. Chcę obliczyć, ile było wszystkich okrążeń, które przebiegła Inking tego dnia. I chcę to zrobić korzystając z osi liczbowej. Narysujmy sobie oś liczbową. Zaczęła od 30 okrążeń, Przebiegła na treningu 30 i potem dodawała do tego jeszcze po parę okrążeń co jakiś czas. Liczby, które na osi liczbowej zaznaczamy, mogą się rozpoczynać od czegokolwiek. Możemy zacząć z lewej strony od dowolnej liczby, ale w tym przypadku myślę, że będzie wygodnie zacząć od 30, albo możemy też na przykład od 29: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40 41. Na przykład do 41 powinno wystarczyć. No to po kolei Ying, Ying zaczęła od przebiegnięcia 30 okrążeń, tyle przebiegła na treningu w klubie, potem jeszcze przed szkołą przebiegła kolejne 4 okrążenia na osi liczbowej, zaznaczę o 4 więcej, czyli w prawo. Zwiększymy naszą wyjściową liczbę o 4. No to zwiększamy. O 1, o 2 o 3 o 4. Czyli te cztery dodatkowe okrążenia przed szkołą zaprowadzą nas od liczby 30 do liczby 34. Potem przebiegła jeszcze o kolejne trzy okrążenia więcej w czasie dużej przerwy, czyli od 34 przebiegła jeszcze jedno, drugie, trzecie, aż do 37. Te trzy kolejne okrążenia w czasie przerwy przeniosły nas z 34 do 37 Potem jeszcze dwa okrążenia po zajęciach. Miała już na koncie 37 okrążeń, ale przebiegła jeszcze jedno, drugie. Doszła do 39. Ile Inking przebiegła okrążeń? Przebiegła wszystkich razem 39 okrążeń. I obliczyliśmy to przy pomocy osi liczbowej. Zróbmy zadanie podobne do tego, ale takie, które często możecie spotkać na Kanakademii. Armia Czerwonych mrówek rozpoczęła przemarsz wojsk od oddziału setki mrówek. Potem armia mrówek straciła trzech żołnierzy, bo wpadli do dziury. Kolejnych trzech zjadł ptak. A jeszcze jedną mrówkę zwiał wiatr. No i ma to sens, w końcu mrówki ciężkie nie są, a wiatry bywają silne. Która oś liczbowa pokazuje sposób obliczenia, ile mrówek zostało? No cóż, podkreśliliśmy wcześniej, że armia rozpoczęła od oddziału setki mrówek. Zaczęło się od stu. Tutaj jest setka na tej osi liczbowej. W odpowiednim miejscu na tej osi mamy liczbę 10, i dlatego tę oś możemy sobie od razu skreślić. Jeżeli mamy wybrać jedną oś, a ta dolna nie pasuje, to od razu możemy zaznaczyć, że ta górna musi być prawidłowa. Ale upewnijmy się, że wszystko na tej osi ma sens. Zaczynamy od 100, potem tracimy trzy mrówki, które wpadły do dziury. Utrata oznacza odejmowanie, czyli poruszamy się w lewo na osi liczbowej, tak żeby pojawiały się coraz mniejsze liczby. Dokładnie mówiąc, mniejsze o 1, o 2, o 3. To są te trzy mrówki, które straciliśmy, bo wpadły do dziury. Ok, trzy wpadają. Potem mamy atak ptaka, i kolejne trzy zjedzone. Tracimy z oddziału, i jeszcze trzy. Mamy w oddziale już tylko 94 mrówczanych żołnierzy. I na koniec jeszcze się okazuje, że wiatr zwiał kolejną, jedną mrówkę. Powoduje to, że maszerują już tylko 93 mrówki. W takim razie prawidłowa jest ta oś, a odpowiedź brzmi: w armii mrówek zostały 93 mrówki. Ta liczba na osi to nasza odpowiedź.